Czas chyba na jakąś małą przerwę wakacyjną, przynajmniej ja zamierzam tak zrobić w ciągu najbliższych dni. Obiecuję, że jeśli nic wyjątkowo mądrego mi do głowy nie przyjdzie, nie będę zawracał głowy Państwu swoimi różnymi myślami. Przekonujmy do tego jeszcze lektura dzisiejszej prasy, bo gdyby tak wziąć wszystkie tytuły i położyć na stół, to można powiedzieć, skąd się to znam, gdzieś to widziałem. Słyszałem o tym, że rządowe lunchy zachowują się arogancko na drodze, a ta akurat ostatnio potrąciła motocyklistę przed kancelarią premiera. Słyszałem o tym, że prominenckie dzieci znajdują się na czele list konkursów. Tym razem chyba chodziło o aplikacje prokuratorskie. Można powiedzieć a capo delfine, czyli cały czas od początku to samo. Tyle tylko, że ta władza ma pełne usta wartości, odwołuje się do tych najważniejszych wartości i ciągle wmawia nam, że jest lepiej niż było, a na pewno jest najlepiej. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że miniony rok był najlepszy od roku 89. Cóż, premier ma prawo do dobrego poczucia humoru, tego mu nikt nie odbierze. Ile jest jego zasługi w tym, na przykład, że Polacy bardziej ufają instytucjom europejskim niż instytucjom polskim, nie wiem, ale na pewno ma w tym swoją zasługę. Czyli mówiąc krótko, jesteśmy blisko takiego momentu, w którym ludzie sobie, władza sobie. Jak się to kończy? No najczęściej kończy się tak, że to ludzie mają rację, chociaż władza ostatnia dowiaduje się o tym. Widziałem ostatnio w YouTube krótki film. To jest polski dubbing, a właściwie nie dubbing, tylko tytuły pisemne, podtytuły, napisy, które są włożone w usta Adolfa Hitlera. Film, fragment filmu fabularnego. Hitler ma jakąś odprawę ze swoimi najważniejszymi dowódcami. A to wszystko, co mówi, jest rodem wzięte z polskiej polityki. Są bohaterowie, których dobrze znamy. I tak się zastanawiam, co popchnęło twórcę takiego filmu, aby porównać premiera polskiego rządu z Adolfem Hitlerem. Nie zasługuje sobie polski premier w żaden sposób na takie porównanie, a jednak czarny humor, momentami zresztą dowcipny, pokazuje, że właściwie tego typu reakcja jednego twórcy i pewnie milionów oglądających jest jedyną reakcją na tą beznadziejną politykę i ten beznadziejny język komunikowania z ludźmi, totalne ignorowanie tych wszystkich, którzy myślą inaczej niż premier i jego ekipa. Niezbyt radośnie, ale pozytywne jest to, że mamy wakacje. No i na kilka dni przepraszam za nieobecność.